Galeria handlowa, która miałaby powstać w Zawierciu, to temat, który budzi wiele kontrowersji. Założenia dotyczące tej inwestycji przybliżył nam prezydent Zawiercia Ryszard Mach. Jadąc z miasta w kierunku Poręby po lewej stronie. I tam jest pomysł na stworzenie dużego centrum handlowego, które by miało spełniać wszystkie wymogi, a przede wszystkim ku zadowoleniu mieszkańców zakupy, które mogliby tam zrobić. I to jest pierwszy taki punkt, do którego praktycznie nie ma nikt pretensji i jest generalnie zgoda. Natomiast drugi rodzi się pomysł, taki, aby Zawiercie miało taką ekskluzywną galerię na Żabkach. Zdecydowaliśmy w studium, że należy tam zrobić perełkę architektoniczną, taką, która nie byłaby konkurencją dla dyskontów spożywczych, dla sklepów osiedlowych, ale również i dla ryneczku. Lokalizacja przy ulicy Leśnej nie cieszy się poparciem ze strony lokalnych przedsiębiorców. No, protesty wynikają z tego, że galeria, która by powstała na ulicy Leśnej, jest zagrożeniem miejsc pracy zarówno dla sklepikarzy, jak i również upadek tych drobnych sklepów spowoduje to, że do spółdzielni mieszkaniowych nie wpłyną pieniądze, bo po prostu sprzedawcy oddadzą lokale. I to spowoduje brak domknięcia się budżetu w spółdzielni mieszkaniowej. No i to następstwem tego będzie podniesienie czynszów dla ludzi, którzy zamieszkują bloki. Ja muszę tutaj zdementować pogłoski, czy nawet informacje, które są rozpowszechniane przez władze miasta, że sprzedawcy, kupcy zawierciańscy są przeciwni galerii. To wcale nie, to jest wierutne kłamstwo. Sprzedawcy i przedsiębiorcy zawierciańscy nie są przeciwni galerii w Zawierciu, tylko nie na ulicy Leśnej. Nikt nie protestował w tym czasie, kiedy była podawana informacja, że galeria taka powstanie na ulicy Wojska Polskiego. Budowę przy ulicy Wojska Polskiego wstrzymuje organizacja Fulguris. Znalazł się 2 lata temu inwestor. Naraz, proszę Państwa, znaleźli się ekolodzy, jacyś tajemniczy ekolodzy z Inowrocławia, którzy nam blokują ten temat. I dzisiaj dwie sprawy wygrała firma, która chce budować dany obiekt, powtarzam, handlowy, duży obiekt w kierunku Poręby. Właściciele małych sklepów obawiają się, że galeria wybudowana w centrum miasta może zagrozić ich interesom i doprowadzić do ich upadku. My nie chcemy, żeby powstała galeria w centrum miasta, bo w sumie teraz centrum miasta to jest tu właśnie Żabki. I bo przedtem było centrum miasta i całe życie się toczyło na ulicy Marszałkowskiej, ale teraz ta ulica umarła. Tam normalnie umarła ulica, tam było centrum, można być handlowe przedtem, a teraz wszystko umarło. Więc jeżeli tu powstanie nam w środku miasta supermarket jakikolwiek, to wszystko umrze tak samo, wszystkie sklepy w okolicy umrą. Miasto nie chce zrobić analizy, jaki to ma wpływ ekonomiczny na całość miasta. Bo to jest jednorazowy datek od inwestora i co poza tym. Zawiercie ma w tej chwili w województwie jeden z największych stopni bezrobocia, bo jest ponad 17% bezrobocia. Miasto się starzeje, młodzi wyjeżdżają. Ostatnio pan prezydent i radni stwierdzili, że właśnie dlatego budują galerię, żeby zatrzymać młodych. No jest to paranoja po prostu, która no powoduje to, że mi się po prostu aż płakać czasami chce, jak słucham naszych radnych. Galeria stworzy nowe miejsca pracy. Może się jednak przyczynić też do utraty obecnych stanowisk zatrudnienia. Miejsca pracy, jakie powstaną, odbiorą dodatkowo miejsca pracy ludziom, którzy pracują w handlu. To jest zbadane, to nie jest demagogia, tylko to jest zbadane już na Zachodzie. To stwierdzono, że jedno miejsce pracy zabiera 6 miejsc pracy w tak zwanym handlu tradycyjnym. To, że ja protestuję przeciwko budowie galerii przy ulicy Leśnej, to nie chodzi tylko o mnie. Ja wraz z żoną i wspólnikiem zatrudniam około 50 ludzi. Tu chodzi o moich pracowników. Ludzie, którzy pracują u mnie, niektórzy nawet po 15 lat, co ja im powiem? Prezydent miasta zapewnia, że galeria nie będzie stanowiła konkurencji dla miejscowych sklepów. Ja rozumiem obawę tych wszystkich sklepikarzy, kupców,
ale chcę zapewnić wszystkich, tak jak powiedziałem na spotkaniu, że my tam chcemy zrobić z prawdziwego zdarzenia galerię, taką perełkę architektoniczną, jak powtarzam już po raz drugi, i tak napisać w planie przestrzennego zagospodarowania miasta, bez względu kto będzie prezydentem, że tam będą produkty, artykuły takie, które bym powiedział bardziej ekskluzywne. Czyli to nie będzie tam jabłka sprzedawanego za złoty 50, bo skoro będzie metr kwadratowy, załóżmy, kosztował 8 czy 10 tysięcy złotych metr kwadratowy powierzchni sklepowej, to proszę pomyśleć od razu, jakie tam muszą być artykuły. Tekst z górnej półki. Czyli to będzie taki sklep, czy taki impuls chcemy dać. Nie wiem, czy się znajdzie do tego inwestor, bo takiego inwestora nie ma, że tutaj chce, wyda pieniądze i powie, że tu mieszkańcy, ci, którzy mają duże pieniądze, będą się mogli tam zapatrywać. Pytanie tylko, czy mieszkańcy Zawiercia bardziej potrzebują ekskluzywnych marek czy miejsc pracy? Ja rozumiem, że różnica asortymentu, różnica jakości towaru czasami odbiega. Czasami odbiega. Ja nie mówię, że to jest ten sam asortyment i w różnych cenach. Natomiast kwestia ekonomiczna, jaka z tego wychodzi. Bo jeżeli kogoś stać jest kupić w galerii, to jest stać również pojechać do Dąbrowy, do tego. My nie jesteśmy przeciwni galerii w ogóle w Zawierciu, tylko nie w tym miejscu. Kolejnym z problemów jest kwestia komunikacji, którą utrudnić może owa galeria. Miałem obawy kiedyś, że kiedy nie było ronda na Żabkach, kiedy problem komunikacji nie był rozwiązany. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na ten teren, powtarzam, jeśli się znajdzie inwestor, który jest, to proszę zobaczyć, że to będzie w obrębie ulic i od ulicy Leśnej, ale również ulicy Senatorskiej. I że jeśli taki obiekt powstanie, kiedy dogadamy się oczywiście i z mieszkańcami, ci młodzi ludzie chcą, ale również z kupcami, kiedy określimy dokładnie, to powstanie tyle, musi powstać miejsc parkingowych i tyle różnych innych miejsc, aby rozwiązać ten problem komunikacyjny, o którym mówimy dziś. Czas pokaże, czy inwestycja ta okaże się być dla miasta kulą u nogi, czy też trafionym przedsięwzięciem. Katarzyna Całka, ITV Region.